Ale gdzie są szafki? Jeszcze nie ma. To moje nowe miejsce na ziemi, więc jeszcze nie zdążyłam się urządzić. A, czyli dopiero się, że tak powiem, rozplanowywujesz, tak, co się będzie działo. Tak, i to jest jakieś 1/3 mojej szafy dopiero. Okej, okay. A gdzie jest reszta? W poprzednim mieszkaniu, z którego właśnie będę się tu przeprowadzała. No i co? Wybrałaś jakieś rzeczy, które, rozumiem, są najbliższe twojemu sercu? Dokładnie, które zawsze wszędzie jeżdżą ze mną, czy to na wakacje, czy właśnie podczas przeprowadzki przyjechały tu pierwsze. Te rzeczy określają to, jaka jesteś? Tak, i widzimy to totalny miszmasz i to właśnie chyba cała ja. Proszę bardzo, jakie szaleństwo. Tak, to jest rzecz od polskich projektantów. Jest to rzecz przezroczysta. Ja lubię przezroczyste tkaniny, bo uważam, że dodaje takiego pazura i można być sexy, ale nie pokazując też z kolei... Ale zakładasz coś pod to? Bieliznę. Mamy dużo bluz, ale takich totalnie szalonych. Tak, lubię sportowe ubrania, ale lubię je strasznie łączyć z rzeczami eleganckimi. Albo na przykład wziąć taką poszarpaną bluzę do lateksowej spódnicy albo lateksowych spodni, żeby tak przełamywać. Ale tak chodzisz na co dzień? Tak. Co tutaj w tej szafie jest na imprezę? Bardzo lubię body. Uważam, że teraz łączenie body z jeansami, jasnymi jeansami, jest bardzo fajnym połączeniem. Nienawidzę futer, jestem przeciwko prawdziwym, naturalnym futrom, więc strasznie lubię takie rozwiązania. Jakbyś miała pokazać mi takie jedne z swoich ulubionych rzeczy, które tutaj masz? Bardzo lubię bombery. Mam też dużo ramonesek, rockowy styl. Czyli kurtki. Tak, rockowy styl też jest mi bardzo bliski. O, jedna. O, jedna spadła. Szalona. Dawaj ją tutaj, bo spadła. Dobra. Ta jest z vintage shopu akurat. A, taka, piękna. Zobacz, za duża wręcz. O. Ty masz w sobie takiego łobuza trochę, co? A, tak. Dobrze, no to niech ja sobie tutaj coś poszukam, proszę pani. O, tak. Szlafroczek taki piękny. Kwiaty, te kwiaty się u ciebie często pojawiają. Tak, lubię kwiaty. Wiem, że dodają kobiecości, a też są teraz w trendzie. A trzymasz się trendów? Jest to dla ciebie istotne? Właśnie złego słowa użyłam, bo generalnie uważam, że trendy w tych czasach nie istnieją. Teraz można nosić wszystko, można wszystko ze sobą łączyć. Oczywiście sezonowo wychodzą trendy typu, że paski są modne. Mhm. To takie rzeczy przynoszę do swojej garderoby, żeby je z czymś fajnym połączyć, ale raczej się tego nie trzymam. No i jest szlafroczek. Tak, to jest moja ulubiona panda z uszami. To jest rzecz chyba, w której najczęściej chodzę. Oczywiście po domu, nie na zewnątrz. Już widać, że jest trochę znoszony, ale kocham go. Jest cieplutki, przyjemny i śmieszny z tymi uszami. Buciki? No nie ma żadnych szpilek. Są, ale niewiele porównywalnie do ilości butów. A tak, jedna para, takie sandałki. Sportowych tutaj jest więcej, zdecydowanie. Okej, okay, no ale tutaj jest jakieś szaleństwo. Tak. Tak, ja lubię mocne akcenty w stylizacjach. Jeśli nie jest to góra, to są zawsze szalone buty. Panterki? Tak jest. Dlaczego? Lubię zwierzęce motywy, ale jak są w taki delikatny sposób pokazane. No, ale sam but jest dosyć ciężki. Tak. Mhm. Takie trapery i wszystkie innego rodzaju ciężkie buty, jak na przykład te czarne, do tego mojego rockowego stylu. I sportowe. I sportowe. Ja mam 1,80 m wzrostu, więc chodzić w szpilkach to byłoby ciężko. Ale na ścianki też się wybierasz czasami w sportowych? Rzadko się zdarza, ale się zdarza. Jakiś taki plecaczek. Plecak, tak. Plecak. No a gdzie torebki? Gdzie? Nie noszę torebek, nie lubię torebek. W torebce czuję się tak... Żadnej kowertóweczki na ścianeczkę, nic? Nie, no naprawdę musiałby mój stylista do tego bardzo zmusić. Okej, ale plecak jest na co dzień. Plecak, tak, ale a nie co tylko. Na wyjścia? Na wyjście też można mieć plecak elegancki. Okulary. Tak. Wszystkie okrągłe. Tak. Mhm. To jest fason, który chyba najbardziej do mnie pasuje. Tak, jest bardzo kultowy. To oczywiście do odpowiedniej stylizacji, bo to muszą być okulary, które są niżej na nosie. Biżuteria, wszelkiego rodzaju chokery. Karolina, co tutaj się dzieje? Opowiadaj, no. Cała ja, chokery oczywiście. Mhm. No wiem, to może teraz dziwnie wyglądać, ale to też jest choker, który się wiąże tutaj taką tasiemką. Tutaj jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje. To gorset. Gdzie się zapodział? Gdzie zgubiłam sznurki przy przesunureczek zapodział? To jest gorset, który lubię łączyć z t-shirtami dłuższymi albo z długimi bluzami. Tak, poczekaj. Na t-shirt, tak? Tak. Zakładasz? Tak, i mam takie specjalne sznurki w różnych kolorach. O, czadowo, lateksik się tak pani jest. Podoba. Bardzo lubię lateks. Okej, okay. Czyli ty jesteś taka ostra dziewczyna. No, nie ma co ukrywać, tak jest.